No, że jakby tutaj chyba tak się stało, że werdykt jury, który znam, a którego nie powiem, wyciągnął wszystkie osoby, które na to zasługiwały, tak mnie się wydaje osobiście. A co do tekstów, no to mi się wydaje, że no, ja nie wiem, ja po prostu, jeżeli ktoś śpiewał o miłości, to się automatycznie wyłączałem i nie słuchałem tego, bo mnie po prostu ta problematyka nie interesuje, prawda? I tyle. Nie, bo już mówiąc całkiem uczciwie, spotkałem się z zarzutem, jak ktoś nie przypieprza układy, które obecnie panują, jeżeli ktoś na przykład mówi dobrze o Solidarności, o źle o wojnie, to jest dobrze i wtedy prosi się go o trzecią piosenkę. No nie, spotkałem nie, nie. się z takim zarzutem. Nie, nie, nie. Akurat to, czy ktoś był proszony o trzecią piosenkę, czy nie, to nie ma nic do rzeczy. Po prostu proszenie o trzecią piosenkę w wielu przypadkach wcale nie było wyróżnieniem, wręcz przeciwnie. W wielu przypadkach było to jakby pogrążenie faceta, który się sam pogrążał, bo śpiewał trzecią piosenkę i okazało się, że ona jest tak samo, powiedzmy, średnia, jak i dwie poprzednie. Myśmy mieli teksty przed nosem i na przykład czasami żeśmy nie prosili kogoś o trzecią piosenkę, wiedząc, że na przykład zepsułby jakiś tam efekt. A spróbuj ocenić po prostu poziom tych tekstów, które były prezentowane tutaj. Myślę, że niektóre były bardzo dobre, zresztą jakby na odpierając zarzut, który postawiłeś, że ktoś nie przypieprza, to najlepsza dowód jest tym, że nagrodę dostał także Tomek Opoka, który wcale nie przypieprzał, ale tworzył wspaniałą kreację sceniczną. Słuchaj, brakuje tym wykonawcom, przynajmniej tak mi osobiście się wydaje, pewnego warsztatu, pewnego wyrobienia na estradzie. Jak no można im pomóc? Ja myślę, że tak, że to jest, zresztą to się słyszało przede wszystkim. Brakuje im przede wszystkim jakby to, co żeśmy sobie wcześniej tam mówili, tak jakby mniej oficjalnie, że brakuje im takiej rzeczy jak pracy na scenie, jak współpracy z aparaturą nagłaśniającą. Przecież te mikrofony są po to, żeby im pomagały w tym, co robią, a nie po to, żeby im przeszkadzały. A tu się, wiesz, czuło, że facet, który wychodzi do mikrofonu, no to no mu ten mikrofon przeszkadza. No, nie jest narzędziem jego pracy, tylko czymś, co naprawdę no, mu utrudnia tę pracę. Jak temu zaradzić? No, sądzę, że tu na przykład bardzo dobrą imprezą taką było nie wiem, warsztaty w Kamieniu, które były, na których ja osobiście byłem jako instruktor, gdzie przez cały dzień, od rana do później w nocy, stał sprzęt nagłaśniający i kto tylko chciał, to sobie mógł z tym sprzętem na przykład pracować. Oprócz tego, nie wiem, było jeszcze paru instruktorów, z którymi można było pogadać na temat tego, co się robi. A poza tym, to ilość pewnie to takich rzeczy się nabywa jednak w miarę tego ilości koncertów, które się odegrało. Sądzę, że i tak ci ludzie mają ułatwiony start, bo się w tej chwili organizuje jakieś takie warsztaty, jakieś coś tutaj, jakieś seminaria, wiesz. Pamiętam, że wtedy, kiedy powiedzmy tam, nie wiem, ja startowałem, to niczego takiego nie było. No, myśmy się musieli tego wszystkiego sami uczyć. Ale to jest po prostu kwestia nauki. No. Są tu po prostu byli ludzie, którzy przyjechali, brali pierwszy udział, tam pisali na tych zgłoszeniach, że pierwszy raz biorą udział w takich imprezach. Czy ludzie, którzy jeszcze po prostu nie oblatani z tym wszystkim. No. Chociaż było no i także paru wykonawców, którzy wręcz przeciwnie, bardzo dobrze sobie radzili z tym wszystkim. Pierwszy raz jestem tutaj. I byłem już dwukrotnie w Krakowie, byłem jeszcze na innych imprezach. Wydawało mi się, że Kraków jest imprezą najwyższą, jeśli chodzi o poziom reprezentowanych tekstów, piosenek, o wykonawstwo. A jednak tutaj widzę jak gdyby więcej osobowości na scenie. Ale mnie się z kolei wydaje, że nie wiadomo jak będzie wyglądał Kraków w przyszłym roku. I to ja nie byłem na poprzedniej opie i nie wiem jak ona wyglądała. Natomiast tu rzeczywiście, tak jakby brać ilościowo, procentowo, to może z tej całej grupy wykonawców może jest rzeczywiście troszkę więcej ludzi wartościowych. Na pewno rangą to jest Wyższy Festiwal Krakowski. Tak mi się wydaje, bo to ranga imprezy jakby nie zależy od ilości dobrych wykonawców tylko. No zobaczymy, no festiwal pokaże najbliższy. Ostatnio rozmawialiśmy
w Zielonej Górze. Skończyliśmy na tym, że Jacek Kaczmarski został w Paryżu. Wy przyjechaliście tutaj, daliście koncert pamiątki. Co dalej? No, napisałem nowy program już. Cały. To znaczy ten program jest gotowy? Tak. Ale już czasami śpiewamy tam po jednej, po dwie piosenki. To. Znaczy on jest gotowy, po prostu czeka na premierę. Wymyśliłem, że premiera będzie 13 grudnia, bo program się nazywa Raport z Oblężonego Miasta. Natomiast i ta premiera miała być w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji. Natomiast z różnych względów została przesunięta na styczeń. Kto pisał teksty do tego spektaklu? A różnie, to bardzo jest tak, autorów tekstów jest bardzo dużo. Nawet ja się skusiłem na to, żeby jakieś teksty napisać. Chociaż dotąd tego nie robiłem. Jest to spektakl mniej więcej odbiegający od innych, czy też... Nie, jest w tej samej formie, ale na pewno jest innym spektaklem. Znaczy na pewno jest innym programem, chociażby z tego względu, że jest o wiele bardziej wprost niż każdy nasz poprzedni program. Ja po prostu jakby w pewnym momencie poczułem, że muszę się wypowiedzieć wprost, że metafora mnie już w tym momencie nie zadowala. Zdaję sobie doskonale sprawę, że teksty śpiewane przez ciebie i jak również przez Zbyszka Łapińskiego cieszą się ogromną popularnością. Czy na przykład nie szukasz nowych form muzycznych, nowych rozwiązań, na przykład próby zaśpiewania tego z chórem? Znaczy wiesz, gdybyśmy żyli w jakichś innych warunkach, to może i bym szukał, ale ja sobie absolutnie zdaję sprawę, że gdybym ja chciał zatrudnić chór, to po prostu bym tego nie mógł zrobić, no bo tego nie ma jak zrobić, bo trzeba by zrobić dużą oficjalną imprezę, co jest w moim przypadku absolutnie nie do pomyślenia. Czego mieliśmy najlepszy przykład na Famie.